Cześć, z tej strony Piotrek. Witam Was na parkingu pod Spaloną w słowackiej części Tatr Zachodnich. Jest godzina 8. Na spokojnie przyjechaliśmy godzinkę z kwadransikiem. Bardzo silnie wieje wiatr, zachmurzyło się, rano było piękne słońce. I próbujemy iść w kierunku chaty Tatliaka. I zobaczymy, co dalej. Może się uda podejść przez sedlo Zabrat na Rakoń. Jak się w miarę pogoda ustabilizuje, może i pójdziemy na Wołowiec. Tutaj jest piękna panorama, za mną widoczna Spalona. Obok zaraz tutaj jest Chruba Kopa, delikatnie w chmurkach. I trzy kopy, czyli Szeroka Kopa, Drobna Kopa i Przednia Kopa. Fajna temperaturka. Bardzo lubię ten parking pod Spaloną. Jest to jedno z moich ulubionych miejsc w ogóle parkingowych na Słowacji. Parking kosztował 5 euro. Jakieś 57 km z Zakopanego. Tu zawsze jest sporo miejsca. Także jest zawsze szansa zaparkowania nawet w późniejszych godzinach. Jestem na podejściu pod Sindlowiec, tam Szydłowiec po polsku. Króciutki raczek taki. Tutaj 8 minutek z parkingu. Trzeba podejść kilkadziesiąt metrów w górkę. I teraz już płaskim asfaltem idziemy w stronę Rochackich Stawów. Nauczny chodnik. O, chata Tatliaka, godzina 10. Raczaste. Okej. Okay. Łatwa, spokojna ścieżka, bardzo mało turystów, kilka osób dosłownie nas mijało. Bufet pri Tatliaką Jezere, czyli chata imienia Jana Tatliaka. W ogóle nie ma ludzi. Mamy dzisiaj wtorek, środek sezonu. Może tu jest tablica pamiątkowa Jana Tatliaka. Bodaj chyba ze 100 lat temu. No, 1876-1946. Tu jest tablica pamiątkowa. Lubię to miejsce. Jest łatwo dostępne. Przyznam szczerze, że jestem tutaj chyba z piąty raz. Nie zdarzyło się takiej sytuacji, żeby w ogóle nie było gości. Nie widzę w ogóle nikogo. Zaraz za schroniskiem, dosłownie 30 metrów, jest czarna mułaka, cierna mułaka. Mały staw. Rochacz płaczliwy, rochacz ostry. Tu jest Wołowiec. Idziemy zielonym szlakiem.
od chaty Tatliaka w stronę Przełęczy Zabrat. 45 minut. Później spróbujemy podejść na Rakoń. Pół godzinki. Mam nadzieję, że nie będzie padać. Delikatnie popadał deszcz przelotnie. Na razie tu jest spokojnie. Nagranie podobno bardzo mocno wieje. Mijaliśmy akurat tutaj turystów, którzy też mieli chęć wejść na Wołowiec, ale mówi, że ciężko było ustać na Rakoniu. No zobaczymy. Piękna panorama. Chruba Kopa, Trzy Kopy, Pachoł Spalona, Mały Wielki Salatyn, Brestowa, Skrajny Salatyn, Cholniczka, chyba nazywają to Słowacy, to jest Nogawica, Rochacz Płaczliwy, Rochacz Ostry i Wołowiec. Chata Tatliaka. Wołowiec. Rakoń. Tu jest Rakoń. Tu jest długi upłaz, akurat z tej strony długi upłaz, który idzie, a my podążamy w stronę Mrocznego Wołowca, ale chyba nam nie da bardzo posiedzieć. Warunki pogodowe zrobiły się bardzo trudne. Po prostu bardzo mocno wieje na grani. Nie wiem, czy nam się uda dojść do Rakonia. Próbujemy podejść kawałek tutaj, zobaczyć, co się dzieje, ale no, sytuacja jest niespecjalna. Tutaj państwo z Czech akurat odpuszczają. My spróbujemy podejść kawałeczek wyżej. Parę minut po 11, warunki coraz trudniejsze. Z południowego zachodu idzie bardzo silny wiatr. Niesie z sobą front. Akurat tutaj w tym momencie nie ma zasięgu w ogóle, ani telefonii, ani internetu. Nie jestem w stanie sprawdzić, jak daleko. Doszliśmy do wniosku, że za chwilę wchodzimy na grań pod Rakonia i odpuszczamy. Podejście do Rakonia zaczyna być za bardzo niebezpiecznie. Bardzo silny wiatr wieje na grani. Jesteśmy dopiero tutaj drugi dzień. Nie chcemy się tam poprzeziębiać, bo co innego. Jest zimno, 12 stopni. Nie ma sensu tam, no bo nic nie będzie widać. Nie jestem w stanie nawet nagrać timelapsa. Warunki się po prostu coraz bardziej pogarszają i postanowiliśmy, że wracamy żółtym szlakiem. Tutaj z Przełęczy Zabrat, tu jest Zabrat, żółtym szlakiem wracamy do Zwierówki, wracamy na parking.
czyli zabrakło do Rakonia 150 metrów. Nie ma sensu, bo już mi uszy zmarzły. Odczuwalna temperatura, myślę, że jest z 5 stopni, może z 6. Robimy chwilkę przerwy. Jest akurat fajna miejscówka. Fajna miejscóweczka sobie. O, zrobimy chwilkę postoju. Sprawdzają się te prognozy. Ma być tego deszczu coraz więcej. To są jakiś oddział partyzancki. Racasta zwierówka. Lewa przyszła po prostu, nie do ogarnięcia. Dobrześmy akurat zdążyli w porę zejść do restauracji, bo najpierw tak padało przelotnie, a teraz się mogąc padało. No ale dzień trochę nie stracony, no udało się tam troszkę godzin, 6 chyba godzin, 12 minut z przerwami zrobić i cieszę się, jadę po dziewczyny. Do zobaczenia w następnym filmie.